Hej, z tej strony Ania. Witamy ponownie na kanale Xbox Polska. Odkąd konsole Xbox Series X i S pojawiły się w sprzedaży, jedną z najlepszych funkcji nowej generacji, o której prawdopodobnie dużo już słyszeliście, jest 120 klatek na sekundę. A dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jakie płyną korzyści z tych klatek i jak to w ogóle działa, cóż, nie musicie szukać dalej. W tym wideo pokażemy Wam i opowiemy o wszystkich hitach, które obecnie wykorzystują tę funkcję. Zanim jednak do tego przejdziemy, zacznijmy od najbardziej oczywistego pytania. Czym dokładnie jest 120 FPS? FPS to akronim mający więcej niż jedno zastosowanie w grach. Być może jesteście przyzwyczajeni do tego, że jest to skrót dla strzelanki pierwszoosobowej, czyli first person shooter, ale nie mówimy tutaj przecież o 120 odsłonach Halo i Call of Duty. Nie, w tym przypadku FPS oznacza klatki na sekundę, czyli szybkość, z jaką gra może wyświetlać wizualne obrazy i pokazywać je na ekranie. Pomyśl o książce z rysunkiem, w której przerzucasz strony. Im więcej stron, tym płynniejsza iluzja ruchu, prawda? Cóż, tutaj jest dokładnie tak samo, tylko na ekranie telewizora lub monitora. A 120 FPS przenosi to na zupełnie nowy poziom. Większość z nas jest przyzwyczajona do gier z szybkością 60 klatek na sekundę. A 120 klatek na sekundę to, szybka matematyka, dwukrotnie więcej. Więc tak, Wasze oczy widzą dwa razy więcej obrazów w każdej sekundzie. A rezultatem jest gra, która wygląda i wydaje się dużo płynniejsza i bardziej responsywna. Aby w pełni docenić ten fakt, naprawdę musicie tego doświadczyć. Zaufajcie nam. Gdy będziecie już w grze, to na pewno to zauważycie. Są też pewne korzyści, o których powiemy za chwilę, a największą z nich możemy docenić wszyscy, zwłaszcza ci z nas, którzy lubią nasze gry rywalizacyjne. Ponieważ obraz na ekranie jest odświeżany częściej, będziecie w stanie wykryć zmiany odrobinę wcześniej. Powiedzmy więc, że gracie w strzelankę, a przeciwnik zbliża się do ciebie zza rogu, by wycelować broń prosto w twoją twarz. Przy 120 klatkach na sekundę otrzymacie tę informację o kilka milisekund wcześniej niż przy 60 klatkach na sekundę. Tak, pojedynek nadal będzie sprowadzał się do waszego własnego czasu reakcji, a to oznacza, w połączeniu ze wszystkimi innymi rzeczami, które Xboxy Series X i S robią, aby zmniejszyć opóźnienie wyjściowe, że w zasadzie nie ma bariery pomiędzy grą a waszą reakcją. Niezależnie od tego, czy macie konsolę Xbox Series X czy S, dobrą wiadomością jest to, że na waszej nowej konsoli możecie grać w gry z szybkością 120 klatek na sekundę. Jest jednak kilka rzeczy, które musicie zrobić, aby skorzystać z tej funkcji. Po pierwsze, to upewnić się, że używacie ekranu, który może wyświetlać 120 klatek na sekundę. W terminologii dotyczącej telewizorów i monitorów jest to częstotliwość odświeżania, mierzona w hercach, ale w zasadzie to jedno i to samo. Więc szukacie ekranu z częstotliwością odświeżania 120 Hz lub wyższą. Następnie upewniamy się, że jest to również włączone w ustawieniach wideokonsoli. Musicie przejść do sekcji TV i opcji wyświetlania w menu ustawień, a w trybach wideo powinna być możliwość wybrania 120 Hz. Jeśli chcecie zobaczyć 120 klatek na sekundę w akcji, sprawdźcie, czy gra, w którą gracie, oferuje tę funkcję, gdyż nie wszystkie z nich ją mają. A my za chwilę pokażemy Wam listę naszych ulubionych. FPS-y to decyzja, która należy do każdego programisty i sposobu, w jaki chcą oni korzystać ze sprzętu. Jeśli chcecie sprawdzić pełną listę tytułów, najłatwiejszym sposobem jest udanie się do sklepu Xbox Store. A kiedy przeglądacie kategorie gier, tak jak nowe gry, i zobaczycie opcję Filtruj, po prostu kliknijcie X, aby wyświetlić filtry. 120 klatek na sekundę powinno ukazać się w sekcji Możliwości, obok innych, takich jak Ray Tracing i Smart Delivery. To bardzo proste. Teraz przejdźmy do gier, w które możecie grać w 120 klatkach na sekundę. Jeśli jesteście fanami Call of Duty, a serio kto nie jest, to mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Xbox Series X oferuje 120 klatek na sekundę nie tylko w zupełnie nowym Black Ops Cold War, ale także w Modern Warfare i Warzone. Biorąc pod uwagę wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, prawdopodobnie wiecie już, dlaczego COD jest idealnym studium przypadku dla 120 klatek na sekundę. Płynna, responsywna strzelanka i tylko odrobina dodatkowej przewagi podczas gry online. Odpal więc grę, upewnij się, że tryb 120 klatek na sekundę jest włączony w ustawieniach gry i przygotuj się, by poczuć różnicę. Od jednej z największych strzelanek na świecie do drugiej. Teraz kolekcja Master Chief obsługuje 120 klatek na sekundę w każdej grze Halo,
która jest zawarta w tym bezkonkurencyjnym pakiecie. Rozbijanie się dookoła Warthogiem nigdy nie było tak płynne, a te dodatkowe klatki powinny być niezbędną pomocą, gdy próbujecie oddać snajperski strzał w głowę z drugiego końca krwawego kanionu. Halo nie jest jedyną kultową serią na konsoli Xbox, która ma wysoką liczbę klatek na sekundę na Xboxie Series X i S. W grze Gears 5 również mamy możliwość wypróbowania 120 FPS-ów w trybie Versus. Dzięki nowej funkcji Dynamic Latency Input i ultraszybkiemu kablowi HDMI 2.1 możecie spodziewać się aż 57% redukcji opóźnienia wejściowego. To znaczy, że gdy ktoś biegnie do ciebie z miażdżycielem w ręku, może być to różnica między zwycięstwem a lądowaniem na ziemi, czołganiem się i czekaniem na nieuniknioną śmierć. Kolejną zaletą opcji 120 klatek na sekundę jest to, że pozwala ona wyświetlić więcej szczegółów animacji, co naprawdę umożliwia docenienie ciężkiej pracy, jakiej wymaga stworzenie postaci takiej jak Ori, niewiarygodnie eleganckiej, która szybko uskakując próbuje uniknąć roga tego chrząszcza. Innymi słowy, jedna z najpiękniejszych gier generacji Xbox One wygląda teraz jeszcze lepiej, a kiedy pokonujecie te ogromne sekcje platformowe, natychmiastowa reakcja jest również mile widziana. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak szybuje gra przy 120 klatkach na sekundę, nie szukajcie dalej. Oto Falcon Air. Ta pierzasta symulacja lotu to jednoosobowa, niezależna produkcja, chociaż wcale tak nie wygląda. Walka powietrzna jest tu satysfakcjonująca, niezależnie od tego, jak zdecydujecie się grać, a kiedy włączycie tryb wydajności, to produkcja naprawdę wystartuje. Będzie tak płynna i szybka, jak wszystkie wasze marzenia o lataniu. Albo, jeśli wolicie zamienić pierzaste skrzydła na parę skrzydeł myśliwca, Xbox Series X i S to jedyne konsole, na których możecie grać w Star Wars Squadrons przy 120 klatkach na sekundę. Znacie ten fragment z każdej części Gwiezdnych Wojen, w którym bohaterowie wskakują w nadprzestrzeń, a wszystkie gwiazdy stają się smugami światła? Właściwie tak można to odczuć. I dzięki połączeniu EA Play z Xbox Game Pass możecie zagrać w 10-godzinną wersję próbną Squadrons w ramach swojej subskrypcji Game Pass. Mam co do tego dobre przeczucia. Porozmawiajmy teraz o zupełnie innym stylu gry, jedynym w swoim rodzaju opartym na refleksie, tytule akcji Devil May Cry 5 Special Edition, który korzysta z 120 klatek na sekundę. Na Xbox Series X możecie wybrać grę z prędkością 120 klatek na sekundę, a dzięki nowemu, diabelskiemu poziomowi trudności Legendary Dark Knight i trybowi Turbo przyspieszającemu każdą walkę, tak, zdecydowanie będziecie potrzebować tyle dodatkowego czasu reakcji, ile tylko da się uzyskać. A więc to tylko kilka z najważniejszych gier z funkcją 120 klatek na sekundę na Xbox Series X i S. Jednak lista cały czas się wydłuża, obejmując m.in. dwie z naszych ulubionych gier, które ostatnio otrzymały aktualizację z optymalizacją. Niezależnie od tego, czy jesteście tytanem, łowcą lub czarownikiem, bez wątpienia będziecie zadowoleni, wiedząc, że tryb Crucible w Destiny 2 otrzymał wsparcie 120 klatek na sekundę, bo po raz kolejny jest to idealne rozwiązanie, by zapewnić przewagę w rywalizacyjnym PvP. Takie Rocket League też przyspieszyło już przejście do następnej generacji, wprowadzając 120 FPS-ów w swojej grze samochodowo-piłkarskiej. W rzeczywistości Xbox jest jedyną konsolą, na której to możliwe. To prawie tak satysfakcjonujące, jak rakietowo napędzane kopnięcie nożycowe. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie Wasze pytania dotyczące funkcji 120 klatek na sekundę. Kiedy już doświadczycie ich sami, dajcie nam znać, co myślicie w komentarzach. A póki co, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie Xbox Polska, by nie przegapić naszych kolejnych filmów. Do następnego razu. Cześć!